Bulba, no co ty wyrabiasz? Ja wiem, że ciebie interesuje. Zostaw, nie wolno. A widzisz? Nie, to nie patyczek.
buniu. Co tam znalazło? Co psunia znalazła? Tak, dobra psunia. Moja bulbinka kochana, tak.
Bulba. Bulba, chodź. Szybciutko. Chodź, Bulba. Bulba. Parę słów, tak powiem jeszcze. Powiem tak, że cieszę się, że zmobilizowałem się do tego, aby wyruszyć do lasu. Śniadanko sobie jakieś, mówię, zjem. Fasolka z bułeczką, proste danie. Jak najbardziej.
nie chodzi przecież o to, żeby robić jakieś super ultra wytworne dania, no chyba że mamy dzień wolny, noc będziemy w lesie spędzać, tak, albo chociażby cały ten dzień, powiedzmy, wolny, nie, że wyruszamy o 7, 8 rano, czy jak to woli, prawda? No i wieszamy gdzieś kociołek, jestem sam, jest nas dwóch, jest nas trzech, można powiedzieć inaczej, jestem sam, jest nas dwoje, jest nas troje, jest nas czworo. No i któż z was tego nie wie, że ta najlepsza restauracja, tak jak my mówimy, dla nas to jest właśnie las. Takie pnie są stołami. Wilk służy jako kuchnia, tak? W końcu się to nazywa kuchenka na drzewo, tak? Czy jakoś tak? Sama nazwa Survival Kettle, to jest akurat kuchenka firmy Survival Kettle, czyli SK. No i cóż, no. Cieszy mnie też fakt, że zwierzę mogłem wziąć domowego, hodowlanego i wyprowadzić, żeby się wylatała troszkę, bo ostatnimi dniami to tak tylko trochę koło bloku, a tutaj to pies nie wie co robić. Takie bukiety zapachów, ojajaj, centuniu, bulbuniu, ale kory nie jedz kory. Mamy w domu jedzenie dla ciebie. Fe. Nie jedz, bo zaraz będą mówić, że ci witamin brakuje, że to, że tamto, że zrób to, że owo. No. No cóż, sprawdźmy, jak się to ma temperaturowo. Czy to już zdatne do przełykania? Czy zdatne na zimno? Też, bo nawet w miarę smakuje. Ale podgrzane smakuje lepiej. No i dobra. W takim wypadku, skoro mamy taką sekwencję wydarzeń, to dorzućmy do wilka klocków kilka. Opsa. Dobra, tak to jest powoli.
tutaj, jak widzicie, świeżutkie, młodziutkie, nie dla ciebie. Pędy. Czego? Ano jodłe. Wprawdzie sosna tutaj rośnie, ale na wysokości chyba 4. piętra są igły dopiero. Reszta to las liściasty. A cóż, a my weźmy się za fasolkę. Smakowita. To jest taki pies, że śmialiśmy się z kimś tam, że jak trzeba, ale nawet nie to, że jak trzeba, tylko jak znajdzie, to nawet kapustę z pola zje. Znajomego miałem, który miał takiego jamnika, który normalnie cebulę jadł, czosnek. No, czosnku to nie widziałem, żeby jadł, no, ale cebulę to widziałem na żywca. Ciach mu, pół cebuli, minuta i nie było cebuli. Masz. No cóż, cebula zdrowa. Dobra pulpa, siad, no siad, dobry piesek, no, no. Lubisz bułę? To się nie zapchaj. Powiem tak, że chociaż nic nowego, trylogia się zapowiada. Jeden film już nagrałem, zwany Haszczungiem. Drugi film to jeszcze trwa w tym momencie nagrywanie, a przez was oglądanie, jeśli dotarliście do tego momentu. Zwykle takie znaczki czasowe, co się na niebiesko wyświetlają w smartfonach, no, prawda, to można kliknąć i od razu przerzucać je do tego czasu, tak? To zawsze Mariusz Hadam był czujny.
Słuchajcie, ja was pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tam zawsze komentarze żeście zostawiali, byliście, jesteście i będziecie zdrowi. A biorąc pod uwagę, że zawsze starałem się mieć coś do powiedzenia, ale nie po to, żeby żeby mieć do powiedzenia, aby gadać, tylko tak, żeby zbudować po prostu słuchacza. No to może pogadanka. No już takie gorące nie jest, ale zobaczcie normalnie, jak ona fasolę zjada szybko. Nie trzeba odkurzacza. Tak? Tak, bulbinko? Moja bulba, dobra. No cóż. Dziękować za smaczny posiłek. Dziękować twórcy za to, że stworzył tak smaczny pokarm dla człowieka, chociaż obecnie w sklepach karmią nas trucizną. Dziękować za leśną sytuację. I za ten fasolung. Tak to można byłoby nazwać, nie? Co dalej będzie? Ano, poczekajcie. Moi kochani przyjaciele lasu, odejdź tęta. Bulba, uciekaj. Chodź, idziemy. Trzymajcie się do następnego filmu. Centa, uciekaj.